Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam styczniowo, karnawałowo, chociaż zdajmy sobie sprawę z tego, że ten karnawał już tak się rozwinął na dobre, że może jeszcze nie tyle z górki, ale prawie już z górki i oczywiście witam też w czwartą niedzielę zwykło, a dokładnie 29 stycznia. Co to oznacza? Oczywiście jest to ostatnia niedziela miesiąca stycznia, wkrótce już rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc luty, najkrótszy miesiąc w roku i prawdopodobnie zgodnie z tradycją i przysłowiami najbardziej mroźny miesiąc, bo jak przyjdzie luty, to pamiętaj, babo, chłopie, trzeba obuć dobre buty, ciepłe buty, żeby nie zmarznąć. Dlatego też miejmy nadzieję, że właśnie ten miesiąc luty, który wkrótce już rozpoczniemy, będzie takowym miesiącem, bo zima musi mieć swoje prawa i ona musi być obecna nie tylko w kalendarzu, ale także w naszym życiu i na naszej kochanej Suwalszczyźnie. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, trzeba to zauważyć, że jest to Światowy Dzień Chorych Ludzi na Trąd. Choroba trądu to nie jest choroba tylko ze Starego Testamentu czy z czasów Chrystusa. Jest to choroba, która jest wciąż obecna w naszym życiu. Dlatego też dzisiaj modlimy się w ogóle za ludzi chorych. W ogóle za ludzi chorych modlimy się o uzdrowienie dla nich, uzdrowienie czy na ciele, czy na duszy. A szczególnie dzisiaj modlimy się właśnie w tę niedzielę za ludzi, którzy są chorzy na trąd. Niech Matka Boża, uzdrowicielka chorych, niech Chrystus, który działa publicznie, który uzdrawia w czasie takiej działalności, niechaj podchodzi do każdego chorego, niechaj wyciąga do niego swoje Boże ręce i niechaj uzdrawia, niechaj czyni cud. Jest to, proszę Państwa, bardzo ważne. Oczywiście też przy okazji modlimy się za służbę zdrowia, żeby właśnie służba zdrowia otaczała tego rodzaju ludzi chorych też szczególną troską i szczególną opieką. Wszystkiego najlepszego dla służby zdrowia. No oczywiście we wtorek już kończymy miesiąc styczeń, będzie ostatni dzień tegoż miesiąca, a potem środa, początek nowego miesiąca, czyli jak powiedziałem, miesiąca lutego. Środa, 1 lutego i oczywiście czwartek, 2 lutego jest to, proszę Państwa, dzień bardzo ważny, bowiem jest to owszem święto kościelne, święto Matki Bożej Gromnicznej, czyli święto ofiarowania Pańskiego, ale jest to dzień, kiedy kończy się w Kościele taki zewnętrzny, że tak powiem, etap świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze Państwo dzisiaj widzą choinki, czy żłóbek, czy jakieś inne dekoracje. Takie dekoracje mamy też w domu. Takie dekoracje są też jeszcze na ulicy. Właśnie do dzisiaj, proszę Państwa, do 2 lutego dokładnie, jeszcze mogą te dekoracje pozostać i oczywiście też do 2 lutego możemy śpiewać kolędy, a potem i kolędom, i żłóbkowi, i choinkom, innym dekoracjom świątecznym należy pomachać i powiedzieć do widzenia w przyszłym roku. Także jeszcze popatrzmy na te symbole, pocieszmy się nimi i zaśpiewajmy jeszcze kolędę, czy w gronie rodzinnym, czy w kościele, czy w jakiś tam jeszcze inny sposób, czy w jakimś innym miejscu, żeby do 2 lutego podkreślać mocno, że właśnie Chrystus nowonarodzony jest wciąż z nami. Poza tym, kochani, jak powiedziałem, że jest karnawał, ale ten karnawał może jeszcze nie tyle dobiega końca, ale już miejmy tę świadomość, że w tym miesiącu, który rozpoczniemy, czyli w miesiącu lutym, zakończy się dokładnie 21 lutego. Będą to tak zwane ostatki, tłusty wtorek, wcześniej będziemy mieli jeszcze tłusty czwartek, czyli święto Pączka, a potem 22 lutego to już początek nowego okresu liturgicznego, czyli początek okresu Wielkiego Postu. Zechciejmy ten czas karnawału przeżyć radośnie, ale też zechciejmy przeżyć go bezpiecznie i oczywiście w sposób kulturalny, w sposób godny. Poza tym też no, oczywiście pamiętamy o młodzieży, o dzieciach, o tych wszystkich, którzy mają czas ferii. Tydzień już upłynął, pozostał jeszcze tydzień, żeby właśnie był tydzień błogosławiony i żeby to był też tydzień bezpieczny i żeby, jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę, jak najwięcej ruchu, tego ruchu fizycznego, żebyśmy nie spędzali ferii, żebyście, kochani młodzi, nie spędzali ferii przed ekranem telewizji, czy przed ekranem internetu, czy komputera, czy po prostu leżąc na kanapie i śpiewając, jak dobrze mi w pozycji tej horyzontalnej. Nie daj Boże.
Boże, nie daj Boże, bo wtedy naprawdę nastąpi ogromny zastój. Wszystkiego najlepszego na drugą część ferii zimowych. Kochani, jak powiedziałem, czwarta niedziela zwykła i gdy będziemy się żywiliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają, gdy prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Kochani, słyszeliśmy kazanie Jezusa, które zostało wygłoszone na górze. Jezus to kazanie wygłosił lat temu 2000, ale ono jest wciąż aktualne. Błogosławieni, czyli święci, czyli szczęśliwi. Chcemy być szczęśliwymi, chcemy być świętymi. Co należy zrobić? No właśnie Chrystus w tym kazaniu dał receptę, co właśnie należy czynić, żeby takowym pozostać. Dlatego też zechciejmy przejąć się tymi słowami Chrystusa, a zwłaszcza przejąć się właśnie tym życzeniem, czy tą informacją: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi. Właśnie słowo pokój, ten pokój, który jest tak bardzo potrzebny, ten pokój, który jest tak bardzo zachwiany, ten pokój, którego brakuje na Ukrainie, ten pokój, którego brakuje też w naszych sercach, ten pokój, który jest gwarancją naszego normalnego życia, codziennego życia, doczesnego życia. Jeżeli brakuje nam pokoju, módlmy się, róbmy wszystko, żeby ten pokój zaistniał w naszym środowisku, w naszych rodzinach, w naszych zakładach pracy. Kochani, my jesteśmy skłóceni, my jesteśmy często bardzo tacy zawistni. To świadczy o tym, że nie jesteśmy ludźmi pokoju, jesteśmy ludźmi wojny, jesteśmy ludźmi, którzy wprowadzają nie pokój, a wprowadzają zamęt. Róbmy wszystko, życzmy sobie tego wzajemnie, róbmy wszystko, żeby właśnie ten pokój był przez nas wprowadzany za wszelką cenę, żeby tego pokoju nie brakowało. Najpierw w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie i we współczesnym świecie. Tego sobie, kochani, całym sercem życzmy i módlmy się o pokój do Chrystusa, Księcia Pokoju. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc styczeń i wprowadzi nas w kolejny miesiąc etapu 2023, miesiąc luty. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.